Cześć, tutaj Marcin i witam w kolejnym odcinku z Fisher Online. Dzisiaj jesteśmy na nowej rzeczce, rzeczce, która się nazywa Rzeka Peczora. Umiejscowiona w Rosji, zaraz wam jeszcze powiem coś więcej, tylko wyciągnę tą właśnie rybkę, którą tego pasożyta, którego łowimy. Tutaj też na tej rzeczce bardzo, no zresztą zobaczycie, update 59, bo o to się właśnie rozchodzi tutaj najbardziej, czyli dodana została ta rzeczka Peczora. Mały fragment, ja bym powiedział, że nawet super mały fragment syberyjskiej rzeczki, w której możemy złowić tam tego White Sea Salmona. To jest jakiś tam podgatunek Atlantic Salmona i Chira, który jest tam jakimś podgatunkiem siej, a także właśnie tego Siberian Lampreya, z którego możemy zrobić sobie przynętę. Siberian Lamprey, czyli minóg syberyjski. Właśnie z tego minoga możemy sobie zrobić przynętę. U nas dosyć dużo poławiany wcześniej, że tyle był poławiany, że znalazł się pod ochroną całkowitą, teraz jest pod ochroną częściową. We wszystkich lokacjach, jeśli chodzi o ten update 59, we wszystkich lokacjach został system pogodowy, oświetleniowy i tej mgły został w ogóle całkowicie przerobiony. Wygląda to o wiele lepiej teraz graficznie. No, ten patch właśnie, ten 59.1, o którym też tutaj właśnie jest wspomniane wyżej, został wtoczony, powiedzmy, we wtorek 5 października o 1.52 i właśnie tam został dodany, ulepszony ten te sprawy graficzne gry. No lepiej, o wiele lepiej wygląda. Nie jest to tam jakieś cud, miód i orzeszki, ale o wiele lepiej wygląda ta nasza gra wędkarska. Także został dodany system ulepszeń do tych wędek, które mieliście tam, tych właśnie tych morskich wędek 50-60-kilowych. Możecie użyć tokenów, które zdobywacie tam nie wiem gdzie właściwie, bo nie mam tej wędki, a więc nie zajmowałem się tym, ale no, ulepszacie je na stole właśnie tym craftingowym, wciskając klawisz C. Do tego zostały jeszcze zmienione zachowanie ryby, tego kaspijskiego kutum, który teraz jest całkowicie rybą nocną. Też nie łowiłem tego gówna, bo nie było w ogóle nic warte, jeśli chodzi o doświadczenie. Czasami się go tam łowiło, ale to wiecie, nie było nic warte i dlatego w cholerę z nim. No i tam oczywiście większe, mniejsze bugi jakieś tam zostały po prostu naprawione. Patrzę 59.1, czyli zostały tam po prostu ulepszone te lokacje, w ogóle grafika została troszkę polepszona. No ten patch miał tam chyba jakieś 3 giga, to nie wiem, chyba więcej niż gra ogólnie zajmuje. No i właśnie tutaj zostały polepszone te no graficznie została ulepszona gra i także ten cały klient został ulepszony. Dobra, mam tam fajnie znalezioną tą zdjęcie tej rzeczki, ale mam też branie tutaj jakiejś rybki, którą jest oczywiście ten cały lamprey, czyli cały ten minuk. Rzucamy z powrotem wędeczkę, lecimy popatrzeć się na tą rzeczkę, która, no tak jak wam mówiłem, no zaraz sobie tutaj moje notatki też wyciągnę o tej rzeczce. No jest to rzeczka, tutaj macie taki przekrój tej no powiedzmy mapy. No rzeczka znajduje się po prostu, no płynie tutaj. Właśnie to najgorsze jest, że tu jej nie widać, tak jak to widać na tym małym zdjęciu, ale jest to rzeczka, która wypływa z Urala, Uralu,
Nie wiem, jak to właściwie dobrze nazwać. I płynie właśnie tutaj z tego miejsca, no gdzieś na Uralu, no i mamy kolejne branie, a tego nie możemy opuścić, bo bardzo cenne są te całe minogi. No, teraz mamy tego rufę, cholera jasna też. Kończę pieprzeć o czymś, żeby jakąś gównianą rybę wyciągnąć. Płynie przez Republikę Koni oraz Niemiecki okręg autonomiczny. Rzeczka ta ma 1810 km długości. No, troszkę tych kilometrów ma. No, to jest powiedzmy dwa razy tyle co Polska. Tyle ma kilometrów. A więc no, źródło jest w Pecoro-Ilczyńskim zapowiedniku, czyli gdzieś chyba tutaj, nie wiem nawet dokładnie gdzie to jest, bo nie potrafiłem tego znaleźć na Uralu północnym. No to jest Ural, jeśli to jest Ural północny, no to cholera jasna, no to ma troszkę tych kilometrów dlatego. Uchodzi do Morza Barenca, tak jak widzicie tutaj na północy Mer de Barents, czyli właśnie tutaj w Narian Mar, koło tego miasta, gdzieś tam niedaleko uchodzi ta rzeczka. Nie wiemy, który to jest odcinek, no ale jeśli chodzi o odcinek syberyjski, to raczej to będzie na północy. Zamarza ta rzeczka na 8 miesięcy według Wikipedii. I według chyba ludzi też, no zamarza na 8 miesięcy, a więc no tylko 4 miesiące pozostaje w takim stanie, w jakim ją chyba teraz o właśnie widzimy i mamy ją na naszych ekranach. No fajnie by było, gdyby pan, który robi tą grę, pan Wolf, no dodał właśnie też wątek powiedzmy tej mapy zimowy. No jeśli jest za marca na 8 miesięcy, no to czemu nie przenieść się na tą mapkę, kiedy jest ogólnie zamarznięta. Rzeką tą odbywa się spław drewna wzdłuż tej rzeczki. No mamy jakieś tam źródła węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego. Dobra, wracamy do naszej nowej rzeczki. Na 32 poziomie jest ta rzeczka. Bilecik na nią kosztuje 390 dolców, ale na tym poziomie to już nie powinien być żaden jakiś tam większy problem. No tak jak widzicie tutaj na tej mapie też Morze Barenca, tutaj gdzieś się znajduje, a właśnie gdzieś tutaj, i to jest całe te Morze Barenca, tutaj gdzieś się ta rzeczka zaczyna i płynie sobie tam, płynie i wpływa tutaj koło tego miasta tam rosyjskiego do tego właśnie morza. Dobra, jeśli chodzi o rybki, jakie tutaj rybki mamy? No nie mamy dużo nowych rybek. Nie mamy dużo nowych rybek. Minnow Lake Smelter, Ruffe, Ripus, Grasspike, czyli rybki już nam dobrze znane. Nowa rybka Cheer, czyli jakieś tam siejowate okonek, kara się potka, wiadomo, miętus, tugon, znany nam chyba z rzeki Jenisej, no ale to też Jenisej też na Syberii, no to wiadomo. Siberian Grayling, nie pamiętam czy był na Jeniseju, ale też coś mi tam świta. Arctic Char, oczywiście lipień europejski, mamy dwa lipienie, właśnie fajnie. Podoba mi się to. White Salmon był na Jeniseju. Siberian Days, River Trout, Asp, oczywiście musi być sandaczek. No i mamy właśnie nową rybkę, nowego pasożyta, Siberian Lamprey, czyli minuk syberyjski. Mamy raczki, mamy sieje, jakąś tam polepszoną wersję Balerów Sapa, oczywiście Arctic Omul, to było już na Jeniseju, Pink Salmon, Pelet, Jazik, Taimin, leszcz syberyjski, Belomor, nowa rybka,
Na tej rzeczce, no i muszą być oczywiście jej siostry, no bo Rosja bez ich siostrów to jest tak jak, nie wiem, Rosja bez Putina, powiedzmy. No tak. Gówniane porównanie, no ale to, no wiecie o co chodzi. No to nie mamy tych rybek dużo, tam trzy albo cztery nowe rybki, jeśli się dobrze nie mylę. I co? No, coś mi tu brakuje na tym łowisku. Kolejny jakiś tam lamprej. O, misję no, zrobiliśmy. Nie wiem na co, ale jakąś zrobiliśmy. A, to chyba dzienna była, którą wziąłem. Dobra, jesteśmy tutaj. Nie jesteśmy przy bazie, to lecimy do bazy. Tutaj jesteśmy przy bazie. Nie ma sklepu, ale kto by się spodziewał, gdzieś tam na Syberii jakiś sklep. No to no, wcale się nie dziwię zresztą, że nie ma sklepu. Nawet i dobrze. Mamy namiocik, w którym śpimy sobie. Tutaj herbatkę robimy, zupkę rybną, czy tam jaką. Tutaj gdzieś tam pewnie z tyłu idziemy się załatwić, coś tam sobie porobić. Oczywiście mamy sklepik, gdzie możemy sprzedać rybki. Nie wiem, w beczce je zostawiamy z lodem albo w skrzynce. No te wiaderko kurwa, w którym gotujemy tą zupkę, to tak nie za bardzo wygląda apetycznie. Dobra, lecimy na prawy koniec mapy, bo mapa jest super krótka. Super krótka, dla mnie to jest takie. No nienawidzę takich właśnie krótkich mapek. Nienawidzę krótkich mapek i też czekam, kiedy będą jakieś teleporty na wzór Ultimate Fishing Simulator, bo po prostu nie chce mi się jebać za każdym razem z jednego końca na drugi i tak w ogóle w tom i z powrotem i te rzeczy. No to jest po prostu całkowicie do kitu. Dobra, przy tym świerku. Koniec mapy z prawej strony, a więc tak jak widzicie, no trwało to jakieś 20-30 sekund. Mapa super krótka, natężenie ryb cholernie duże. Będzie miało wpływ bardzo zmiana przynęty, aczkolwiek wiele ryb tutaj bierze na tą samą przynętę, a więc no jest cyrk. Jest trochę cyrk z łowieniem tych ryb. I tyle, no. Ciężko będzie złowić. Ja mam wielki problem na przykład ze złowieniem River Trouta i Balerusapa, bo po prostu za dużo ryb bierze na tą samą przynętę i no nie ma miejsca, żeby mieć jakąś miejscówkę, żeby te ryby po prostu złowić. No i tyle. Dużo ryb jest, które niby że biorą bardzo często, ale one często nie biorą. Dobra, lecimy tam na lewą stronę mapy. Tak jak widzicie, już jestem w połowie. Minęło, nie wiem, tam 30 sekund, minuta. No jestem w połowie już drogi do końca mapy. No, dlatego wam mówię. Tutaj z lewej strony bardzo dobrze biorą jesiotry. Dobrze biorą co? Szczupaki. Timing mi tutaj wziął, aczkolwiek timing tutaj w ogóle bierze, gdzie popadnie. Co tu jeszcze łowiłem z tej lewej strony? No, tak wam mówię, tutaj centymetr w tą czy w tą, no to robi wielką różnicę, żeby złowić jakieś tam rybki. Dobra, tutaj jest to drzewo, przy którym po prostu kończy się ta łapka. Z tej lewej strony, czyli no tutaj z prawej strony trwa to 30 sekund i z lewej strony trwa to 2 minuty. Czyli no ta mapa nie jest jakaś tam duża. To jest takie dla mnie połączenie Polski z Holandią. Nie ma wiatraków, no ale no mało jest tutaj jakichś tam miejsc, gdzie można no sobie iść i tam postać i żeby nikt ciebie nie widział na przykład. No bo tutaj jakiś tam zasięg tego czatu ma chyba, nie wiem, 250 metrów, przy którym pojawiają się kto co złowił. Czyli no tutaj ciężko będzie coś takiego
coś takiego, no, żeby iść sobie po prostu, żeby nikt ciebie nie widział, na rybach jesteś, chcesz ciszę, spokój, no ale niestety, no, nie będziesz tego miał. Łódki nie ma na drugi brzeg, nie możemy się wybrać, ten kajak, no niestety, tutaj nie działa. No i co? No taka mapka, no, no nie jest zła, ale też no jaj nie urywa. Dla mnie jaj nie urywa. Połączenie Holandii z Polską, albo też jeszcze z czym to było, co ja sobie myślałem wcześniej. Holandia, tak jak wam mówiłem, i Polska, i do tego jeszcze byśmy dodali no tą smutną Serbię, gdzie wszystko też jest naciapane w jednym miejscu. No ale no cóż, tutaj bardziej będziemy operować odległościami, zanętami, przynętami i grubością żyłki chyba niż tak na innych mapach. No nie wiem, no tak mi się wydaje. No też, no dużo ryb bierze po prostu na te same przynęty i dlatego no, niektóre ryby biorą bliżej brzegu, niektóre biorą dalej brzegu i właśnie dlatego wam o tym mówię, że no tak jak widzicie, na ten woreczek z kawiorem Arctic Char, Salmon Roe, do tego Salmon Roe, tutaj jakiś Bloodworm, Salmon Roe, to wszystko jest Salmon Roe, to wszystko jest na te same przynęty i no ciężko będzie tutaj gdzieś coś złowić takiego, żeby to po prostu złowić. No, nastawimy się na ripusa i będziemy łowić jakieś tam cholera jasna chiry czy coś tam, no. A więc będzie zależało miejsce i po prostu gdzie, jak daleko coś rzucamy. Dobra, taki odcinek szybki. No może nie szybki, informacyjny. Odcinek informacyjny o nowej rzeczce Peczora w Rosji. Gdzieś tam na Syberii jakiś tam odcinek mamy. Nowa mapka, fajnie, cieszy. I co? W następnym odcinku opowiem wam, bo to już się za bardzo przedłużyło, o właśnie minogach, o minogach i o tugunie. To będzie jeden odcinek, w którym będą dwie rybki, które po prostu, no, tak jak widzicie, no, złowiłem trofkę, to nie jest jedyna trofka, to jest moja druga trofka tej ryby. Tak widzicie tutaj, gdzie ona jest, tam Siberian Lamprey jest tutaj, 117 gramy, drugą złowiłem 101 gram, dwie w różnych miejscach, ale da się złowić tą rybkę, tego pasożyta, da się złowić. Bo to nowa rybka, dlatego pierwsza pójdzie na ogień. No i co? Lajkujcie, dislajkujcie, subskrybujcie oczywiście. Dzięki za oglądanie, dzięki wszystkim za komentarze, jeśli chodzi o filmiki. I co? Trzymajcie się ciepło i widzę was w następnym odcinku. Cześć!